Moc! No. 600 watt extreme moc. Witamy w kolejnym odcinku. Tym razem zajmiemy się problemem oświetlenia. Widzimy tutaj, że są różne typy tych oświetleń. To jest taka świetlówka CLF, lampa HPS, metalo-halogenkowa i taki dual. Może mógłbyś pokrótce opowiedzieć nam najpierw o każdym z tych typów światła, czym się charakteryzuje? No Filipie, każda ma jakieś swoje plusy i minusy, to na pewno, nie? Teraz pytanie, co chcesz osiągnąć, taką żarówkę powinieneś sobie wybrać, nie? Dla osób początkujących polecałbym CFL, dla osób, które mają no i małe pomieszczenia uprawowe do, nie wiem, 60 na 60 cm o wysokości 160, coś takiego, nie? Jakieś takie boksy w stylu Homebox XS albo Homebox S, to świetlówka CFL albo już wtedy HPS 250 przy tych S-kach 80 na 80 jest odpowiedni, nie? No, oświetlenie dostosowujemy do wielkości pomieszczenia oraz do tego, co chcemy osiągnąć, tak jak mówiłem, nie? I różnice pomiędzy tymi żarówkami są dosyć duże, nie? Jeżeli chcielibyśmy mieć dobry efekt i dobrą wydajność i duży plon, zdecydowanie odradzam w tym momencie CFL, nie? Jeżeli mamy problem z temperaturą, w tym momencie odradzam HPS-y, ponieważ strasznie się grzeją. W samej żarówce tworzy się około 200 stopni Celsjusza, co rozbijając na całe pomieszczenie uprawowe znacznie potrafi nam podnieść temperaturę, no nie wiem, z 5-7 stopni do góry, nie? W przypadku CFL-u tego problemu nie będziemy aż tak mieli, nie? Ona może podniesie o 1 stopni Celsjusza w pomieszczeniu uprawowym temperaturę, nie? Dlatego jak ktoś ma małe pomieszczenie uprawowe, które jest niskie, ponieważ CFL realnie pada gdzieś 30-40 cm od refleksytora, tak? Jego barwa jest o 30-40 cm no, realnie pobierana przez roślinę. Później dalej to już jest takie na dwoje babka wróżyła, nie? Albo trafi jakaś fala świetlna do rośliny, albo nie trafi ta fala świetlna do rośliny, nie? Dlatego polecam do małych pomieszczeń uprawy CFL, do większych już bym polecał zdecydowanie HPS-y. Tylko, no i plusem, różnicami również też między tymi żarówkami jest to, że żarówka CFL ma w sobie układ zapłonowy, znajduje się on tutaj, tak jak tu widać na rysunku, i nie trzeba wtedy w niego inwestować, obniżamy wtedy koszt, bo koszt takiej żarówki to jest od 150 do 300 zł. W przypadku żarówek HPS i MH, no trzeba dokupić do nich balast, tak? Przetwornik prądu, ponieważ po podłączeniu do kontaktu ta żarówka by nam... A to tak podobnie jak na przykład z gramofonem, że musimy podłączyć tak do... Tak jak w komputerze mamy zasilacz, nie? Tak samo musimy w HPS-ie i MH go użyć, nie? Żeby on nam po prostu ten prąd przekonwertował na odpowiedniość lopatów. Jasne, czyli DJ-e będą wierzyć, o co chodzi. Co do typu balastów, mamy dwa typy balastów, do których możemy podłączyć żarówki metalo-halogenkowe oraz sodowe, zwane potocznie HPS, nie? Ten, który trzymasz w ręce, jest zwykłym balastem analogowym. Charakteryzuje on się długą żywotnością, to fakt, ale strasznie się nagrzewa i strasznie szybko spada jego wydajność. Po około roku gdzieś 10% realnie będzie pobierał prądu, bo trzeba pamiętać, że ilość watów w żarówce to nie jest 100% pobór prądu. Jeżeli na przykład podłączamy żarówkę 600 do balastu, to ten balast, żeby uruchomić tą żarówkę, będzie sam pobierał gdzieś jakieś 10% wartości, czyli około realny pobór prądu będzie 660. Zakładając, że po roku w takim balaście będzie to 10% więcej, będzie to już 720 watów, nie? Czyli rachunek nam idzie cały czas w górę, tracimy jakby oszczędność, ale zaoszczędzamy pierwotnie przy zakupie balastu, ponieważ są dwa razy tańsze od cyfrowego, nie? I minusem jest na pewno też jego to, że nie jesteś w stanie go wsadzić w pomieszczenie uprawowe. No jego temperatura jest zbyt duża, nie? I mogłoby to wpłynąć negatywnie. A, żeby osobno stał. I zalecałbym je raczej trzymać na jakimś kafelku, drewienku, czymś bezpiecznym, niełatwopalnym, nie? A dlaczego ten drugi nazywany jest cyfrowym? Czy on, nie wiem, komputer ma w sobie jakiś procesor? Podejrzewam, że tak, elektrykiem nie jestem, ale z tego co mi wiadomo ma inteligentne spojrzenie na prąd, że tak to ujmę, nie? Ma jakieś procesory i cały czas liczy pewnie
Jak się zmienia, on dostosowuje się. Dostosowuje się do skoków. Na przykład plusem jego starszym jest to, że przedłuża żywotność żarówki. Właśnie przez ten procesor inteligentny żarówka nie odczuje skoków na 5. Co widać właśnie przy balastach analogowych. Jak podłączysz czasami żarówkę do balastu analogowego, ona ci tak potrafi migać. Jak nie wiem, podłączysz komputer albo uruchomisz sobie pralkę, to nagle w twoim locie się robi czasami dyskoteka. Tak jest, jak coś tam jest nie przy tak. lumateku tego nie uraczysz i co tak jak powiedziałem, powoduje, że ta żarówka będzie dłużej działać, nie? Oszczędzę w ten sposób, wydając więcej pieniędzy na balast, wydasz mniej na żarówkę, bo będziesz musiał rzadziej Zawsze tak jest w życiu, w sumie no, biednego nie stać na takie jednorazowe rzeczy, żeby kupować, od razu trzeba kupić coś porządnego, nie? A jaka jest różnica cenowa po prostu, no jakieś tam rzędy cen powiedzmy pomiędzy taką grupą, takich cyfrowych? No najdroższy analogowy to jest 289 zł, to jest 600-watowy balast, a najtańszy to jest ten 150, już z głowy teraz nie wiem, około 139 zł, nie? Od 150 do około 300. Tak, nie? Tak, balasty cyfrowe zaczynają się od 300 z góry, nie? I do jakiej ceny to może nawet dochodzić? Do 700 zł 600 watowe, nie? Mamy również dostępne na zamówienie 1000 watowe, które już są powyżej 1000 zł. No ale tutaj masz gwarancję na rok tego urządzenia. W tym urządzeniu masz 5-letnią gwarancję, jest to straszny plus. Przez 3 lata masz gwarancję, która jest ujęta bezwzględną jakby gwarancję, że cokolwiek się stanie, zostanie ci wymieniony na nowe. A nawet jeżeli coś się stanie, powiedzmy z winy nawet tego użytkownika, typu, że tak, tak coś przetnie czy coś. Z doświadczenia wiem, że producent nie ma problemu, jeżeli gdzieś utniesz kabelek, coś tutaj odkręcisz, otworzysz. Nie robię aż takich problemów. Oczywiście nie zalecam tego robić, bo jest to dobry sprzęt i nie warto się... Słuchaj, jak się coś zepsuje, najlepiej przyjść i zareklamować. Wiesz co, widzę tu jakieś pokrętło i tak jakby już może zmieniać się napięcie, nie? Zgadza się. Moc. Dokładnie tak, to też jest kolejny plus cyfrowych balastów nad analogowymi, nie? Ten może działać już tutaj w lampach 400 W. Proszę tylko nie mylić jednej rzeczy, co często mi ludzie pytają. Jeżeli masz no, w lumateku 400, 600 i tam... 400 lub 600 W, no, to nie oznacza, że możesz tu podłączyć żarówkę 400 W, nie? Nie. Nie i nie zalecam. A tylko, że 600 będzie pracować tak jak 400? 600 będzie działać tak jak 400, co jest plusem na przykład przy okresie wegetatywnym, bo wtedy możemy podłączyć metalohalogenkową żarówkę, która ma działa jak 600, znaczy daje tyle barwy co 600, a pobiera 400 W. Tych lumenów będzie mniej, ale ty możesz obniżyć... Oszczędność energii, nie? Tak, możesz obniżyć wtedy tą żarówkę i nie musisz mieć dwóch balastów, nie? No. To jest bardzo wygodna sprawa. Jeżeli byś potrzebował nagle więcej tych lumenów i masz duże pomieszczenie prawowe, to masz w drugą stronę. Możesz dać plus 10% i masz wtedy 660 tych watów, około, nie? Nie wiem, nie powoduje to problemów po prostu szybkiego zużywania się także lampy czy coś w stylu? Nie, jeśli to robisz inteligentnie, to nie. Po prostu nie należy bawić się, jak moje dziecko przełączać, bo to faktycznie wtedy negatywnie wpłynęło. Jeszcze nikomu, często mnie się klienci pytają, czy żarówka jest w stanie wybuchnąć. Nikomu jeszcze taka żarówka nie wybuchła od 4 lat, jak tu pracuję, no więc... Aha. Podejrzewam, że nie jest w stanie nic się stać, ale podejrzewam, że gdybyś się bawił, że może szybciej ogólnie się zużyć, no nie? Zawsze taki wysilony sprzęt. Zgadza się, dlatego warto uruchomić zawsze ją na właściwym programie, dopiero po jakichś 15 minutach od uruchomienia podejść i przełączyć na ten program, który... Ten turbo jakby, nie? Tak, ale no nie zawsze jesteś w stanie to zrobić, no bo nie zawsze jesteś na miejscu, nie? Jednak przy tym całym jakby lekkim starcie, który daje cyfrowy balast, bo żarówka od razu nie dostaje całej mocy, to napięcie idzie powoli, żeby ta żarówka się właśnie powoli rozgrzała i żeby nie dostawała od razu całego jakby... całej swojej mocy, co się dzieje przy balastach analogowych, powoduje, że i tak żywotność tej żarówki jest dłuższa. No. A tutaj to, już to wiesz, nie jest aż tak szkodliwe. Nie wiem, czy to ma jakiś związek z tym, bo na tej jest napisane Extreme Power 600, no to może to jest właśnie specjalnie do tego, żeby można było tam podkręcić tą moc, skoro to jest 600 Extreme. Jedne są mocniejsze, drugie są słabsze, mają więcej lub mniej lumenów. Ta Extreme ma po prostu więcej lumenów, bo maksymalną ilość, tak jak jest sama nazwa wskazuje, około 90 tysięcy lumenów i jest to maks, co może być praktycznie przy 600. A tutaj porównując ją do dlatego innej warto jest zainstalować cyfrowy balast, bo wtedy masz tych lumenów około 100 tysięcy, nie? A tak? Na ta tym programie Superlumen. Też podobnie. Aha. Ma trochę więcej barwy błękitnej, nie? Jest bardziej dualowa. Jest idealna na przykład na rośliny samokwitnące. Bo nie trzeba wymieniać żarówki
i lepiej się rozkraczają na tym roślinie przez jakąś więcej tej barwy błękitnej. Rozróżniamy na te nakwitnienie i te na wzrost. Różnią się barwą. Te się nazywają metalocholerynkowe, te są sodowe. Słuchaj, mam jeszcze jedną taką sugestię. Może moglibyśmy widzom pokazać po prostu, jak one wyglądają? Tak, oczywiście. Ja im zademonstruję HPS-a. Metalocholerynkowe są kosmiczne trochę. HPS tak wygląda w środku. Warta uwaga, żeby nigdy żarówki nie przykręcać palcami. Palce są strasznie tłuste, to zostaje na szkle i się światło wraca, odbija się. Najlepiej jakąś szmatką dokręcać. Dbać o czystość, nie? Mhm. To jest żarówka metalocholerynkowa, to HPS. A to HPS. No, to jest żarówka na wzrost, która ma barwę około 2000 kelwinów, a to jest żarówka, jak powiedziałem, żarówka, to jest żarówka MH, która ma około 2000 kelwinów i służy do wzrostu, a to jest HPS, który ma około 6000 kelwinów, nie? Ma odpowiedniejszą barwę na budowanie się kwiatów, a ta ma odpowiedniejszą barwę na wzrost rośliny i jej wigor, nie? Ładnie po prostu rosną rośliny i się tak nie wydłużają. Mamy bliżej piętra, są bardziej zbite, łatwiej kontrolować używając metalocholery. Jej plusem na przykład jest to, że ona nie tworzy temperatury. Ja może wam podam przykład prosty. Ja tu mam od rana włączoną żarówkę, no i jestem w stanie ją dotknąć, nie? I mi się ręka nie poparzy, gdzie przy HPS-ie byłoby to nierealne. I świadczy to o tym, że nie musimy aż tyle inwestować, znaczy daje to nam tyle, że nie musimy inwestować w aż taką wentylację jak w przypadku HPS-u w mniejszych pomieszczeniach. A początkujący z reguły mają boksy gdzieś 60x60. Z tym pojawiły się nowe rozwiązania, takie jak właśnie lampy LED-owe. Czy może mógłbyś powiedzieć nam więcej na temat tych nowoczesnych rozwiązań? Żarówek, które już wam wcześniej powiedzieliśmy, czyli energooszczędne, rtęciowe, metalocholerynkowe i sodowe. Mamy jeszcze dostępną nowość, nie nowość w naszym sklepie, czyli oświetlenie LED-owe. Dużym problemem wielu ogrodników jest rachunek za prąd, który przychodzi po zużyciu uprawy, tak? Żeby to zoptymalizować, ludzie cały czas siedzą i myślą, co tu zrobić. Wymyślili oświetlenie LED-owe. Ma to plus nad żarówką sodową, że pobiera dwa razy mniej prądu. Taki 280-watowy LED działa mniej więcej realnie jak 600-700-watowa żarówka sodowa. Z tym, no i to jest zdecydowany plus oraz nie tworzy się taka temperatura. Żywotność tych LED-ów jest również wyższa. No, jest około 5 lat i nie maleje jego skuteczność przez te 5 lat. Te diody zawarte w tym LED-zie są bardzo wydajne i skuteczne przez okres 5 lat. I to jest też plus, bo żarówkę trzeba wymienić po 2 latach. Z tym, że no, LED-y jeszcze moim zdaniem nie są odpowiednim oświetleniem na okres kwitnienia. Nie? Ale jest to bardzo przyszłościowe i warte zapoznania się rozwiązanie. Nie? Jasne, czyli LED-y na razie tylko faza. Nie, faza kwitnienia i wegetatywna, znaczy wegetatywna i kwitnienia, ale przy fazie kwitnienia zalecałbym jednak użyć, gdzieś doświetlić ją albo świetlówkami, albo sodówką, nie? Bo kwiaty jednak trochę dłużej dochodzą, że tak powiem, dojrzewają, nie? Te pomidory nie są odpowiednio twarde i nie są odpowiednio zbite mięsem kształt. Tak, no ale musimy, wiesz, powiedzieć, że jednak prace nad tą technologią cały czas jakby trwają. No, zgadza się. Dlatego mamy tego LED-a w ofercie po prostu. Bo jest już tym, czym mniej więcej mógłby być, nie? Ale jeszcze jego strasznym minusem jest jego cena, no bo taki prosty LED-ik kosztuje około 2000 zł. Aha. A to jest na pomieszczeniu uprawowe 80x80 cm. Czyli małe, do którego wcześniej polecałeś jakąś na przykład HPS-ik 250 albo nawet CLF. Gdzie mamy 300 zł. CLF. No tak, ale żarówkę CLF po roku definitywnie bym wymienił. Tego przez 5 lat nie wymienię, pobiera mniej prądu. No to przeliczmy, no 300 zł. Ja to liczyłem, mniej więcej to się rachuje, nie? Podobnie wychodzi. Tak. To dziękujemy bardzo. Miło, że wpadłeś. Zapraszam ponownie. Dzięki. Do zobaczenia. Was też zapraszamy. Wpadajcie.